Cześć, ludzie kochane. Przed chwilą oglądałem program na TVN-ie i śpieszę do Was z wiadomością. Bo nie każdy ogląda program o tej godzinie, co ja oglądam, a na YouTubie to moje filmy całą dobę są puszczane. Więc o co chodzi? Była mowa o tym, czy dziecko może uzależnić się od kofeiny. A więc odpowiedź brzmi, może się uzależnić. Dlaczego? No wiadomo, że dziecko kawy nie pije, a przynajmniej nie powinno. To jest tak, bo w kawie to każdy wie na 100%, że jest kofeina. I to bardzo dużo, 100% kofeiny. Ale w czym jeszcze jest kofeina? W czekoladzie, w kakao, w herbacie w torebkach. W herbacie w torebkach 14%, a w tej liściastej 8% kofeiny. To i właśnie, no jak tam dziecko weźmie tabliczkę czekolady, to jest na kostkę czekolady, nic się nie stanie. Ale jak będzie jada rano, południe, wieczór i w międzyczasie jeszcze kiedy indziej, to w końcu się uzależni. I fachowiec tutaj właśnie mówił w telewizji, że zwrócić uwagę na dziecko, czy jest nadpobudliwe, czy spać nie może, co może wywołać tam kofeina, brak koncentracji przy nauce, czy przy czymkolwiek. I mi się wydaje, bo jeszcze nawet po prostu od telewizora idę, jeszcze nawet nie patrzyłem w Google'ach, w czym jest, jeszcze jest kofeina. Jeszcze jest w jakimś napoju orzeźwiającym, energetyzującym, ale nie wiem w jakim. Ja wam tylko mówię, że dziecko może się uzależnić od kofeiny. Nieświadomie. Wiem, że czekolada jest dobra dla ludzi dorosłych, chorych na nadciśnienie, bo czekolada obniża ciśnienie. Tam jest lecytyna przecież. To pomaga. Ale dziecko pomału się może uzależnić od kofeiny. Dobra, już więcej nie będę rozwijał tematu, tylko krótka taka informacja. Trzymcie się, na razie, cześć.